Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego nie trzeba przyciągać ludzi do kościoła. Zapraszam. Myślę, że każdy z nas usłyszał już kiedyś te słowa, że coś jest robione po to, żeby przyciągnąć ludzi do kościoła. Zwykle chodzi o jakieś atrakcje, które Kościół chce zaoferować po to właśnie, żeby przyciągnąć ludzi do kościoła. Moim zdaniem ten sposób patrzenia na sprawy kościoła zdradza głębokie niezrozumienie problemu. Otóż Kościół powinien przede wszystkim głosić prawdę i żyć tą prawdą. Jeśli Kościół będzie to robił, to nikogo do kościoła przyciągać nie będzie trzeba. Ludzie będą po prostu lgnąć wtedy do kościoła, bo będą widzieli tą prawdę, że ta prawda jest głoszona i że tą prawdą się tam żyje. Ludzie tego chcą, ludzie tego pragną i ludzie lgną do prawdy, do tych, którzy tą prawdę raz, że głoszą, dwa, że tą prawdą naprawdę żyją. No ale problem zaczyna się wtedy, kiedy ten zasadniczy punkt nie zostaje spełniony. To znaczy, kiedy Kościół ani prawdy nie głosi, ani prawdą nie żyje, no to siłą rzeczy wtedy ci ludzie nie lgną do Kościoła, no i siłą rzeczy wtedy ci ludzie Kościoła chcą w jakiś sposób przyciągnąć ludzi do Kościoła jakimiś atrakcjami, jakimiś urozmaiceniami. No i to podejście, moim zdaniem, ono zdradza już, że ludzie Kościoła dzisiaj nie wierzą w moc prawdy, nie wierzą w moc sakramentów świętych, nie wierzą, że to, co Pan Jezus przekazał, naprawdę współczesnego człowieka może nawrócić. I to jest fundamentalny i podstawowy błąd, bo skoro oni w to nie wierzą, to kto ma w to wierzyć? A więc każdy, kto mi mówi, że coś tam jest zrobione po to, żeby ludzi do Kościoła przyciągnąć, moim zdaniem on zdradza się, że traktuje Kościół jako taką ziemską instytucję, taką ziemską firmę, która musi gdzieś tam swoją ofertę bardziej dostosować, bo jest w tej chwili niewystarczająco atrakcyjna. Oferta Kościoła nie musi być atrakcyjna. Oferta Kościoła to jest po prostu prawda. I jeśli ludzie Kościoła będą prawdę głosili i tą prawdą żyli, to siłą rzeczy z tego życia tą prawdą będą potrafili przedstawić tą prawdę w sposób, który będzie dostępny, który będzie atrakcyjny. Ale to wyjdzie automatycznie. Jeśli tą prawdą będziemy żyli, jeśli tą prawdę Kościół będzie głosił i będzie nią żył. Moim zdaniem natomiast dzisiaj Kościół ani prawdy nie głosi, ani prawdą nie żyje. Mamy problem i z tym poziomem nauczania. A tutaj widzimy przede wszystkim przez herezję modernizmu ogromne zakłamania, jeśli chodzi o przekłamania, jeśli chodzi o kwestie wiary. Mamy do czynienia z nauczaniem wielokrotnie, które katolickie nie jest. Mamy do czynienia z wycięciem nadprzyrodzonego elementu naszej wiary, tego, że zostaliśmy powołani do bycia uczestnikami boskiej natury, że nie jesteśmy dziećmi Boga z natury, tylko właśnie musimy stać się poprzez łaskę. Bez tego elementu kluczowego dla wiary, oczywiście wiara katolicka zupełnie nie ma sensu. Odsyłam tutaj do mojego materiału Kryzys Kościoła analiza, jak również do materiału Herezja modernizmu. Dzisiaj, jak nie zapomnę, to podlinkuję oba te materiały. One, mam nadzieję, że pokazują wystarczająco, gdzie na poziomie nauczania prawdy Kościół dzisiaj zawodzi, gdzie ta prawda nie jest w sposób wystarczający nauczana, a po drugie, no to Kościół tą prawdą nie żyje. Siłą rzeczy, skoro ona nie jest nauczana nawet w seminariach duchownych, to siłą rzeczy również nie będą ludzie Kościoła potrafili tą prawdą żyć. No i myślę, że tutaj nie trzeba za bardzo nikogo przekonywać, że tak jest. Tutaj naprawdę wystarczy spojrzeć na ogólny stan duchowieństwa. Dzisiaj siłą rzeczy, jeśli wytnie się ten element nadprzyrodzony z nauczania, w konsekwencji wytnie się również element walki z wadami naszej duszy,
pracy nad cnotami kardynalnymi, jeśli wytnie się drastycznie elementy dyscypliny w seminariach duchownych, jeśli w duchowości wytnie się element ofiary, również w liturgii, to siłą rzeczy stan duchowieństwa nie może być dobry. I dzisiaj, jaki widzimy, jaki on jest, no to myślę, że naprawdę dobrze widzimy te przypadki już drastycznie patologiczne. To są tylko takie wykwity tego, że ogólnie rzecz biorąc ten stan duchowieństwa jest bardzo, bardzo kiepski. A więc to jest problem. A nie to, że gdzieś tam Kościół nie potrafi przemówić odpowiednio do współczesnego człowieka. To tak często słychać, że o, Kościół nie ma wystarczająco takiego dobrego podejścia do nowoczesnych środków przekazu. Tak? I to wydaje się być takim wielkim problemem. Również episkopat gdzieś tam tym się zajmuje, tak? Jak tutaj wykorzystać nowoczesne środki, żeby dotrzeć do ludzi, żeby właśnie przyciągnąć ludzi do Kościoła. Problem nie leży tutaj. Problem leży w tym, że właśnie Kościół musi przyciągać, że to, co głosi, to nie jest czysta prawda, to nie jest nauczanie Pana Jezusa, tylko to jest już taka prawda przemielona trzykrotnie przez, powiedzmy, że różnego rodzaju niekatolickie prądy myślowe. To jest czyli ta prawda nie jest przekazywana, nie jest odpowiednio żyta, odpowiednio hierarchia Kościoła nie żyje tą prawdą i to jest problemem. Jeśli to naprawimy, to nikogo do Kościoła przyciągać nie będzie potrzeby. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Thank you.